W 1576 roku szlachta wybrała na tron Węgra księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Został on zobowiązany do poślubienia noszącej tytuł króla Polski Anny Jagiellonki. Anna Jagiellonka to ciekawa postać w dziejach naszego kraju, bo to druga w historii po Jadwidze kobieta nosząca tytuł króla. Po koronacji Stefan Batory musiał zmierzyć się z narastającym problemem na wschodzie, a mianowicie ekspansją Rosji. Wtedy władcą Rosji był car Iwan Groźny i dążył do uzyskania nad Bałtykiem niezamarzającego portu. Taki port gwarantowałby zwiększenie dochodów z handlu, a w związku z tym większe wpływy do skarbca rosyjskiego. Korzystając z zamieszania związanego z Bezkrólewiem, Iwan Groźny najeżdża tereny Rzeczpospolitej i zajmuje polskie inflanty. Stefan Batory chciał odzyskać utracone ziemie, w związku z tym zorganizował silną armię, w skład której weszła m.in. utworzona przez niego piechota wybraniecka. Piechota wybraniecka była nowym rodzajem wojska stworzonym w Polsce. Po raz pierwszy w dziejach Rzeczpospolitej zastosowano pobór obywateli do armii. Przy czym ten pobór ograniczał się tylko i wyłącznie do chłopów, którzy zamieszkiwali dobra należące do króla. Jak ten pobór wyglądał? Ano z każdych 20 łanów, a łan to takiej średniej wielkości gospodarstwo rolne, jeden mężczyzna był zobowiązany stawić się do służby wojskowej, uzbrojony, umundurowany oraz posiadający żywność na całą kampanię. Pod wodzą króla Batorego i jego bliskiego współpracownika hetmana Jana Zamoyskiego, wojsko polsko-litewskie podjęło 3 wyprawy na Rosję. W ich trakcie siłą Rzeczpospolitej udało się zdobyć twierdze Połock i Wielkie Łuki, a następnie rozpocząć oblężenie Pskowa. W ten sposób Polacy i Litwini dążyli do tego, by odciąć siły rosyjskie zgromadzone w inflantach od zaopatrzenia. W obawie przed totalną klęską Iwan Groźny zdecydował się na zawarcie rozejmu. Podpisano go w 1582 roku w Jamie Zapolskiej, a na jego mocy Rzeczpospolita odzyskała inflanty. To był szczyt potęgi Rzeczpospolitej. Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został książę szwedzki Zygmunt III Waza. Za jego panowania Rzeczpospolita zaangażowała się w walkę o tron moskiewski. Rosja była wtedy pogrążona w walkach wewnętrznych po bezpotomnej śmierci młodszego syna Iwana Groźnego, Fiodora I. Część polskich magnatów poparła w tej rywalizacji niejakiego Dymitra, który udawał brata zmarłego cara. Magnaci liczyli, że Dymitr jako car nada im nowe ziemie na wschodzie. Poparło go też polskie duchowieństwo, które miało nadzieję na podporządkowanie Rosji władzy papieża i zaprowadzenie tam katolicyzmu. W 1604 roku do Rosji wyrusza zbrojna wyprawa polskich magnatów zwana Dymitriadą. Początkowo przebiegała ona pomyślnie. Do Dymitra przyłączyła się część ludności rosyjskiej, niezadowolona z rządów obecnego władcy. Sukces Dymitra ułatwiła nagła śmierć cara. Polskie oddziały zajęły Moskwę, a Dymitr został władcą Rosji. Panowanie Dymitra Samozwańca, bo tak go określali przeciwnicy, nie trwało jednak długo. Rosjanom nie podobało się, że ich car otacza się Polakami. Notabene był ożeniony z Polką i ma cudzoziemskie zwyczaje. Podejrzewano też, że zamierza wprowadzić w Rosji katolicyzm. Po roku rządów Dymitra wybuchł przeciw niemu bunt, podczas którego władca i otaczający go Polacy stracili życie. Nowym carem Rosji został Wasyl Szujski. Niepokoje w Rosji trwały nadal, a pozycja Szujskiego jako władcy była bardzo słaba. Dlatego też kilka lat później w walkę o tron moskiewski zaangażował się Zygmunt III Waza. Wojska koronne pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego ruszyły na Moskwę. Ich marsz próbują powstrzymać oddziały carskie. 4 lipca 1610 roku dochodzi do bitwy pod Kuszynem, w której 5 tysięcy Polaków staje na wprost około 30-tysięcznej armii rosyjskiej wspieranej przez Szwedów. Polacy dzięki kolejnym szarżom husarii odnoszą wspaniałe zwycięstwo, które otworzyło drogę na Moskwę. Wojska polskie wkrótce wkroczyły na Kreml, a car Wasyl Szujski stał się więźniem Rzeczpospolitej. Rosyjscy bojarzy zaoferowali tron carski królewiczowi Władysławowi, synowi Zygmunta. Wymagali jednak, aby Władysław zmienił wyznanie z katolickiego na prawosławne. Ta propozycja została odrzucona. Polski król żądał korony carskiej dla siebie, na co jednak nie chcieli zgodzić się Rosjanie. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom. Polska załoga na Kremlu po kilkumiesięcznej obronie była zmuszona się poddać. Rosjanie wybrali nowego cara, Michała Romanowa, który zapoczątkował nową dynastię na tronie rosyjskim, rządzącą aż do 1917 roku.
Działania wojenne zakończył podpisany w 1619 roku rozejm w Dywilinie, na mocy którego Polska uzyskała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. Po śmierci Zygmunta III Wazy Rosja próbuje wykorzystać zamieszanie związane z bezkrólewiem i próbuje odzyskać utracone tereny. W pierwszej fazie kampanii Rosjanie rozpoczęli oblężenie Smoleńska. Jednak nowo wybrany król, Władysław IV, syn Zygmunta III, ten sam, który był proponowany na cara rosyjskiego w 1610 roku, szybko reaguje. Zmobilizowana polska armia przybywa pod miasto, przerywa pierścień oblężenia, a następnie zmusza Rosjan do kapitulacji. Na skutek polskiego zwycięstwa zostaje podpisany w 1634 roku pokój w Polanowie, na mocy którego Rzeczpospolita utrzymuje wcześniejsze zdobycze, czyli ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, osiągając w tym momencie swój największy zasięg terytorialny w dziejach, obejmując swoimi granicami prawie 1 000 000 km² powierzchni. Jedyną ceną, jaką Polacy płacą za pokój, jest zrzeczenie się przez Władysława IV praw do tronu rosyjskiego. Wojny pierwszej połowy XVII wieku kończą się dla Rzeczpospolitej z pozytywnym bilansem. Na jakiś czas na wschodniej granicy zapanował pokój. Jednak Rosja nie zapomni o poniesionych klęskach. Będzie zbierać siły i czekać na odpowiednią okazję, by odzyskać utracone ziemie. Po śmierci Stefana Batorego w 1587 roku nowym władcą Polski został wybrany książę szwedzki Zygmunt III Waza. On też po śmierci ojca w 1952 roku zasiadł także na tronie Szwecji. Jednak Zygmunt III Waza jako gorliwy katolik nie był akceptowany w protestanckiej ojczyźnie. Niezadowoleni z jego panowania Szwedzi wywołali bunt i pozbawili go władzy, powołując na króla jego stryja, Karola IX. Zygmunt III nie pogodził się jednak z utratą tronu szwedzkiego. Polski władca do końca życia tytułował się królem Szwecji i dążył do odzyskania odebranej mu władzy, podobnie jak jego synowie. Ten konflikt o prawa do szwedzkiej korony stał się jednym z powodów wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Drugą ważną przyczyną sporów pomiędzy Polską a Szwecją była rywalizacja w basenie Morza Bałtyckiego. Szwecja chciała opanować całe wybrzeże, aby uczynić z Bałtyku wewnętrzne morze i przejąć dochód z handlu wszystkich portów bałtyckich. Kością niezgody pomiędzy Polską a Szwecją stała się kwestia Estonii. Zygmunt III, wstępując na tron Polski, obiecał przyłączenie tej krainy do Rzeczpospolitej. Miało się to stać kosztem Rosji, do której ta ziemia wtedy należała. Sytuacja uległa zmianie w 1595 roku, gdy Rosja podpisała ze Szwecją porozumienie, na mocy którego przekazała Szwedom prawa do Estonii. Dopóki istniała unia personalna ze Szwecją, sprawa nie nabierała większego ciężaru. Jednak to się zmieniło, gdy w 1599 roku Sejm Szwedzki zrzucił Zygmunta III z tronu. Wtedy to Zygmunt postanowił wciągnąć Rzeczpospolitą do walki o koronę szwedzką, ogłaszając w 1600 roku decyzję o przyłączeniu Estonii do Polski. W ten sposób rozpoczęła się seria wojen polsko-szwedzkich. Błyskawiczna akcja wojsk szwedzkich w 1600 roku nie tylko doprowadziła do wyparcia załóg polskich z Estonii, ale do wiosny roku następnego opanowały one większość polskich intland. Wojna prowadzona była ze zmiennym szczęściem. Wojska polskie, pomimo zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem w otwartym polu, nie były w stanie przeprowadzić długiej i konsekwentnej kampanii, która zakończyłaby się wyparciem wroga z Intland. Było to spowodowane niewielkimi i nieregularnie wypływającymi pieniędzmi na utrzymanie armii. Dlatego też, mimo wspaniałego polskiego zwycięstwa w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku, gdzie liczące 3600 ludzi wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonują 12-tysięczną armię dowodzoną osobiście przez króla Szwecji Karola IX, wojna kończy się rozejmem, na mocy którego Szwecja zachowuje północną część Intland. Walki ponownie rozgorzały w 1621 roku, gdy Szwedzi, wykorzystując zaangażowanie Polski w wojnę z Turcją, runęli na Inflanty, które ostatecznie w 1626 roku prawie w całości znalazły się w ich rękach. Nie oznaczało to jednak końca wojny. Król Szwecji, Gustaw Adolf, postanowił przenieść działania wojenne bezpośrednio na tereny Rzeczpospolitej.
W lipcu 1626 roku szwedzka armia ląduje w Prusach Królewskich, które błyskawicznie opanowuje i rusza na Gdańsk. Celem działań Szwedów było zablokowanie ujścia Wisły, aby Polska nie mogła prowadzić handlu zagranicznego. To miało uderzyć w możliwości ekonomiczne Rzeczpospolitej i zmusić ją do zawarcia pokoju. Kluczem do sukcesu tej akcji miało być zdobycie Gdańska, a dopóki to się nie stanie, jego morska blokada. W tych okolicznościach w 1627 roku pod Oliwą dochodzi do bitwy morskiej pomiędzy flotą polską a szwedzką, która kończy się zwycięstwem polskiej eskadry i odblokowaniem Gdańska. Wojna na lądzie toczy się ze zmiennym szczęściem. Szwedzi nie dali się pokonać w walnej bitwie, a wojska polskie, mimo tego, że przeciwnik ma przewagę liczebną i techniczną, niwelują ją większą manewrowością i świetnym dowodzeniem, to jednak ciągle gnębi polskie oddziały zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczonych na działania wojenne. W efekcie tego podpisano w 1629 roku niekorzystny dla Rzeczpospolitej rozejm w Starym Targu. Szwedzi zatrzymali Inflanty wraz z Rygą oraz porty Prus Królewskich i Książęcych, z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka. Ponadto Szwedom przysługiwało prawo pobierania cła od statków zawijających do polskich portów. Zawarty w Starym Targu rozejm miał obowiązywać przez 6 lat. Po upływie tego czasu Rzeczpospolita rządzona już przez nowego władcę, Władysława IV, rozpoczęła przygotowania do kolejnej wojny. Do wznowienia walki jednak nie doszło. W obawie przed przegraną Szwedzi zabiegali o przedłużenie rozejmu. Nowe porozumienie, którego postanowienia były korzystniejsze dla Polski, podpisano w 1635 roku w Sztumskiej Wsi. Szwecja zatrzymała wówczas Inflanty, ale musiała wycofać wojska przebywające na Pomorzu i w Prusach Książęcych, a także zrezygnować z pobierania cła z polskich portów. Symbolem wspaniałych polskich zwycięstw w XVII wieku była husaria. Był to rodzaj kawalerii, który pojawił się w Polsce na początku XVI wieku. Na pierwszym etapie istnienia husaria była lekką jazdą, jednak od czasów Stefana Batorego husaria stała się kawalerią ciężką, której podstawowym zadaniem było przełamywać szyki nieprzyjaciela. To, co husarza zdecydowanie wyróżnia od innych żołnierzy tamtej epoki, to przypinane na plecach skrzydła. Historycy do dziś spierają się o ich przeznaczenie. Jedna z tez twierdzi, że swoim szumem powodowały w trakcie szarży spłoszenie się koniu i przeciwnika. Druga koncepcja wskazuje na ich funkcje ochronne. Miały zabezpieczyć husarzy przed używanymi przez Turków i Tatarów arkanami. Słowa arkan zapewne nie znacie, ale czym jest i jak działa lasso, już zapewne wiecie, więc wystarczy stwierdzić, że są one po prostu jednym i tym samym. Skrzydła miały uniemożliwić zarzucenie na ramiona husarza pętli i ściągnięcie go z siodła. Jednak na pewno ich użycie mogło mieć na przeciwnika wpływ demoralizujący, gdyż polscy kawalerzyści dzięki nim wydawali się po prostu więksi. Podstawowym uzbrojeniem zaczepnym husarza była długa do 5,5 metrów kopia, która gwarantowała mu bardzo duży zasięg ataku oraz gigantyczną siłę uderzeniową. Przekazy z epoki wskazują, że pojedynczym uderzeniem kopii na pędzącym koniu husarz był w stanie przebić 3 mężczyzn stojących w rzędzie. Kopie były jednorazowego użytku, gdyż dla zmniejszenia ciężaru były puste w środku i najczęściej łamały się przy trafieniu. Dodatkowo husarz posiadał bardzo szeroki wachlarz uzbrojenia, który czynił z niego niezwykle wielozadaniowego wojownika. Skruszoną kopię mógł zastąpić koncerz, czyli długa na 1,5 metra broń kująca, którą atakowano przeciwnika, trzymając ją w wyprostowanym ramieniu zwróconą ostrzem w stronę wroga. Do walki bezpośredniej używano szabli oraz toporka lub maczugi. Każdy husarz miał 2 pistolety, dzięki którym można było z przeciwnikiem prowadzić walkę ogniową. Uzbrojenie ochronne stanowiła zbroja osłaniająca cały tułów i ramiona jeźdźca. Głowę osłaniał szyszak husarski, posiadający elementy chroniące twarz, policzki i kark kawalerzysty. Całości wyposażenia dopełniał specjalnie hodowany i specjalnie w tym celu szkolony koń, którego wartość była czasem nawet większa niż reszta wyposażenia husarza. Husaria atakowała w 3 lub 4 zwartych szeregach, bezpośrednio przed atakiem, ścieśniając jeszcze szyk. Także jeźdźcy jechali obok siebie, właściwie dotykając się wzajemnie kolanami. Do połowy XVII wieku atak husarii był właściwie nie do zatrzymania. Jej świetność zmalała wraz ze zwiększeniem się roli broni palnej w armiach przeciwników.
południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej leżała Ukraina. Jej południowe ziemie, graniczące z Imperium Osmańskim, były prawie bezludne i nie podlegały niczyjej władzy. Dlatego tereny te w Staropolszczyźnie określano mianem Dzikich Pól, ale nieliczni mieszkańcy nazywali je Zaporożem. Na jego obszarach zaczęli się osiedlać różnego rodzaju uciekinierzy. Chłopi zbiegli z majątków szlacheckich, przestępcy i banici. Pochodzili oni nade wszystko z Rusi, ale również i z krajów ościennych. Z biegiem czasu zaczęto ich nazywać kozakami, a wspólnotę przez nich wytworzoną kozaczyzną. Kozacy żyli w ciągłym cieniu rabunkowych najazdów tatarskich, gdyż ciągnąc oni na terenie Rzeczpospolitej, najpierw musieli przejść przez dzikie pola. Sami jednak również wyruszali na wyprawy łupieszcze, zapuszczając się w nich aż na wybrzeże Morza Czarnego. Dlatego też kozacy byli wspólnotą bardzo bitną i zaprawioną w walce. Z tego też powodu polscy władcy wykorzystywali kozaków do obrony Rzeczpospolitej przed najazdami tatarskimi. Za panowania Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego utworzono oddziały kozaków rejestrowych. Wpisani oni byli do rejestru, otrzymywali za służbę wojskową żołd i nie musieli odrabiać pańszczyzny. Armię kozacką tworzyła głównie piechota. Na wzór wschodnioeuropejski dominowała w niej broń strzelcza, jednak nie najnowocześniejsza. Kozacy najchętniej walczyli w oparciu o tabór wykonany z połączonych z sobą wozów transportowych lub wykorzystywali ukształtowanie terenu, by przygotować umocnienia polowe. Swojej wartości bojowej dowiedli w kampanii chocińskiej 1621 roku przeciw Turcji, wymiernie wspierając polską obronę twierdzy. Na początku XVII wieku napięcie na linii kozacy-szlachta zaczęły być coraz większe. Sejm z inicjatywy magnatów zmniejszył liczbę kozaków rejestrowych, równocześnie powiększająca swoje majątki na kresach szlachta i magnateria próbowały narzucić wolnym kozakom poddaństwo i pańszczyznę. Ponadto kozacy byli zmuszani przez szlachtę do porzucenia prawosławia na rzecz wyznania grekokatolickiego. To wszystko doprowadziło do wybuchu w 1648 roku kozackiego powstania, na czele którego stanął Bohdan Chmielnicki. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, zawarł on sojusz z odwiecznymi wrogami Tatarami. Powstanie rozpoczęło się od serii polskich klęsk. Najpierw pod Żółtymi Wodami rozbito część wojsk koronnych, a później pod Korsuniem ich resztę, za co winę ponoszą polscy dowódcy lekceważący przeciwnika. Ostatnia bitwa 1648 roku pod Piławicami była już haniebną wręcz klęską, bo polskie oddziały, złożone w sporej części z pospolitego ruszenia, na plotkę o opuszczeniu pola bitwy przez dowódców rzuciły się do ucieczki. Dzięki tym sukcesom powstanie kozackie poparła prawosławna ludność chłopska na Ukrainie, niezadowolona z obciążeń, jakie narzucała jej katolicka szlachta. Kresy spłynęły krwią zabijanej polskiej szlachty i ginących w polskich akcjach pacyfikacyjnych ukraińskich chłopów. Tymczasem oddziały Chmielnickiego parły niepowstrzymane w głąb kraju, docierając aż do Lwowa i Zamościa. Dalsze postępy wojsk Chmielnickiego zatrzymała zwycięska dla Polaków obrona twierdzy w Zbarażu. Stronie polskiej udało się również za cenę ogromnego okupu skłonić Hana Krymskiego do wycofania się Tatarów z wojny. Pozbawiony sojusznika Chmielnicki w 1649 roku zawarł z Rzeczpospolitą ugodę w Zborowie. Na mocy porozumienia kozacki przywódca otrzymał tytuł hetmana i władzę w trzech województwach, zwiększono też liczbę kozaków rejestrowych. Umowa w Zborowie ostatecznie nie weszła w życie, a po obu stronach wyraźna była chęć kontynuowania walki. Rok 1650 minął w miarę spokojnie, ale już w 1651 wojska polskie rozpoczęły przygotowania do nowej kampanii, a Chmielnicki ponownie zawarł sojusz z Tatarami. Ostatecznie królowi polskiemu Janowi Kazimierzowi udało się zgromadzić liczącą około 80 tysięcy wojska armię, z którą ruszył w głąb Ukrainy. Chmielnicki zagrodził wojskom polskim drogę pod Bresteczkiem z oddziałami kozackimi i tatarskimi o łącznej liczbie nawet 130 tysięcy ludzi. Trzydniowa bitwa była jedną z największych w dziejach XVII-wiecznej Europy i zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich, które jednak nie przełożyło się na zniecenie powstania. Chmielnicki został zmuszony do zawarcia niekorzystnej dla siebie ugody, którą potraktował tylko jako chwilową przerwę w walkach, zabiegał bowiem o nowego sprzymierzeńca. Przywódca kozaków uzyskał poparcie Rosji, która w ten sposób chciała wziąć odwet za klęski poniesione podczas wcześniejszych wojen z Rzeczpospolitą. W 1654 roku Chmielnicki zawarł z Rosjanami układ w Perejesławiu o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. To symboliczny koniec powstania Chmielnickiego.
Wskutek tego porozumienia wojsko rosyjskie najechało nasze wschodnie ziemie. Zapoczątkowało to wojnę między Rosją i Kozakami, a Rzeczpospolitą. W trakcie działań zbrojnych Moskwa zajęła i splądrowała Litwę. Szczególnie tragiczne były konsekwencje tego konfliktu dla Białorusi. Jej obszar został doszczętnie zniszczony, a ludność masowo wysiedlona do Rosji. Walki trwały jeszcze z przerwami aż do 1667 roku i zakończył je rozejm w Andruszowie, potwierdzony potem pokojem w 1686 roku. Na mocy traktatu Ukraina została podzielona pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosję, której przypadł Kijów. Mimo tego, że podpisany w Sztumskiej Wsi w 1635 roku pokój miał obowiązywać 25 lat, nowy król Szwecji, Karol X Gustaw, postanowił wykorzystać problemy Rzeczpospolitej i rozpocząć działania wojenne. Jako pretekst miał posłużyć fakt, że król polski Jan Kazimierz nadal używał tytułu króla Szwecji. Szwedzi liczyli na łatwy sukces, gdyż Polska osłabiona była walkami wewnętrznymi pomiędzy magnaterium a królem oraz trwającym właściwie nieustannie od 1648 roku powstaniem kozackim, które w 1654 roku od ugody w Pierejesławiu przekształciło się również w wojnę z Moskwą. W lipcu 1655 roku dwie armie szwedzkie ruszają na Rzeczpospolitą. Jedna wkracza z Inflant na Litwę, druga z Pomorza do Wielkopolski. Szwedzi na początku wojny odnoszą liczne sukcesy. Najpierw skapitulowało bez walki pod ujściem pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej. Wkrótce w rękach szwedzkich znalazła się Warszawa i Kraków. W tym samym czasie w Kejdanach Szwedom poddała się cała Litwa. Co ciekawe, w obu wypadkach kapitulacji poddający się uznali Karola X Gustawa swoim królem. Coraz więcej Polaków przechodziło na stronę najeźdźców. Pamiętajmy, że równocześnie trwała wojna z Rosją, która przebiegała dla Rzeczpospolitej bardzo niepomyślnie. Wojska kozacko-rosyjskie zajęły całą wschodnią część kraju, od Wilna po Lublin. Prawie cała Polska, niczym w biblijnym potopie, została zalana obcymi wojskami. Król Jan Kazimierz, widząc beznadziejność sytuacji, opuszcza kraj i chroni się na Śląsku. Jednakże grabieże wojsk szwedzkich doprowadziły do pierwszych oddolnych wystąpień ludności przeciwko nim. Zaczęły się tworzyć oddziały partyzanckie. Duże znaczenie moralne miała wieść o udanej obronie Jasnej Góry w Częstochowie przez 300-osobową załogę polską, której przewodził przeor zakonu Paulinów Augustyn Kordecki. W 1656 roku Jan Kazimierz wraca do kraju. We Lwowie składa uroczystą przysięgę zwaną ślubami lwowskimi. Obiecał wówczas poprawę losu chłopów i mieszczan, jeżeli najeźdźcy zostaną wygnani. Zachęciło to dużą część społeczeństwa do walki ze Szwedami. Król zbiera wokół siebie armię, a na jej czele staje Stefan Czarniecki. Polacy pierwotnie stosują metodę wojny podjazdowej. Wykorzystują fakt, że nieliczne wojska przeciwnika zamknięte są w twierdzach i atakują z zaskoczenia odosobnione mniejsze szwedzkie garnizony oraz utrudniają zaopatrzenie i komunikację pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolowanymi przez wroga. Z biegiem czasu siły polskie rosną na tyle, że mogą przejść do działań na większą skalę, czego efektem jest zwycięstwo Czarnieckiego w bitwie pod Warką w 1656 roku. Wyczerpanie Szwedów wojną rosło. Ostatecznie wojna ze Szwedami zakończyła się podpisaniem pokoju w Oliwie w 1660 roku. Na mocy traktatu Szwecja zagarnęła niemal całe Inflanty. Król Jan Kazimierz musiał się też zrzec pretensji do tronu szwedzkiego. Rzeczpospolita poza utratą Inflant poniosła ogromne straty ludnościowe i materialne. Liczba mieszkańców naszego państwa zmniejszyła się z 11 milionów do około 7 milionów. Ludzie ginęli nie tylko wskutek działań wojennych, lecz także w wyniku chorób i głodu. Wiele miast i wsi zostało kompletnie zniszczonych. Załamaniu uległ handel, gdyż zubożali ludzie niewiele mogli już kupić. Szczególnie ciężka była sytuacja chłopów i to nie tylko z powodu rabunków dokonanych przez wojska. Po wojnie szlachta chciała jak najszybciej odrobić swoje straty, dlatego wielu właścicieli ziemskich zwiększało poddanym wymiar pańszczyzny i danin. Pomimo obietnic złożonych podczas ślubów lwowskich, król po wojnie nie uczynił nic dla poprawy losu chłopów. Istotną konsekwencją potopu była też utrata polskiej zwierzchności nad Prusami książęcymi. Prusy książęce przestały być lenem Polski, a prawa do nich uzyskali władcy Brandenburgii panujący na Pomorzu Zachodnim. Podczas potopu bardzo ucierpiała polska kultura. Szwedzi zrabowali wiele bezcennych księgozbiorów i dzieł sztuki, które już nigdy nie wróciły do Polski.
Oceniając dewastację kraju po potopie szwedzkim, można pokusić się o stwierdzenie, że uczynił on dla państwa i jego gospodarki zniszczenia większe niż II wojna światowa. W XVII wieku południowym sąsiadem Rzeczpospolitej było Imperium Osmańskie. Na jego czele stał sułtan, którego władza w państwie była właściwie absolutna. W XV i XVI wieku stosunki Polski z Turcją układały się na ogół poprawnie. Sporym cieniem na nich kładły się regularne, rabunkowe najazdy Tatarów, lenników Turcji, na ziemię Rzeczpospolitej. Tatarskie napady przynosiły duże straty nie tylko materialne, ale i ludzkie. Napastnicy brali w niewolę, czyli jasyr, ludność, aby wymusić zajeńców okup lub sprzedać ich jako niewolników. Drugim powodem napięć stała się sprawa Mołdawii, gdzie oba państwa rywalizowały o wpływy i kontrolę nad tym obszarem. Od drugiej połowy XVI wieku zaczął się pojawiać trzeci powód. Na Turcję zaczęły sunąć wyprawy łupieskie organizowane przez kozaków, którzy byli formalnymi poddanymi Rzeczpospolitej. Natomiast bezpośrednią przyczyną konfliktu, który wybuchł na początku XVII wieku, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsburgom w walce z popieranym przez Turcję księciem Siedmiogrodu. Armia turecka początku XVII wieku jest jedną z najpotężniejszych w Europie. Opiera się na doborowej piechocie zwanej janczarami oraz silnej artylerii. Do służby w janczarach wcielano wziętych do niewoli kilkuletnich chłopców pochodzących z niemuzułmańskich rodzin. Nawracano ich na islam i poddawano wieloletniemu intensywnemu szkoleniu. W jego efekcie otrzymywano zdyscyplinowaną, odważną do granicy szaleństwa, ślepo posłuszną oraz świetnie przygotowaną do walki piechotę. Janczarzy walczyli w oparciu o przygotowane przed bitwą fortyfikacje polowe, które miały ich zasłaniać przed atakami jazdy. Starcie prowadzili przede wszystkim przy użyciu łuków oraz broni palnej. Na wieść o tureckich przygotowaniach do wojny do Mołdawii w 1620 roku wkraczają wojska koronne pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Dochodzi do bitwy pod Cecorą, w efekcie której oddziały polskie rozpoczynają odwrót w stronę granicy Rzeczpospolitej. W trakcie niego, na skutek upadku morale wśród żołnierzy, dochodzi do rozbicia polskiej kolumny i masakry wojska przez Tatarów. W bitwie ginie również polski głównodowodzący. W obliczu dalej grożącego najazdu tureckiego Sejm uchwalił nowe podatki na armię. Na czele wojska postawiono hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Licząca 55 tysięcy żołnierzy armia, w której było też 20 tysięcy kozaków, w sierpniu 1621 roku ruszyła w stronę Mołdawii. Obóz rozbito pod Chocimiem i tam też założono umocnioną pozycję i czekano na Turków. Na początku września pod polskie umocnienia podeszła ponad 100-tysięczna armia turecka. Rozpoczęło się trwające miesiąc oblężenie, w trakcie którego wojska polskie z powodzeniem odparły kolejne szturmy, zadając oddziałom wroga duże straty. W armii tureckiej pojawiły się problemy z zaopatrzeniem oraz szerzącymi się w wojsku chorobami. Ta sytuacja zmusiła Turków do rozpoczęcia rozmów pokojowych. W ich trakcie ustalono, że Mołdawia pozostanie w tureckiej strefie wpływów, natomiast Polacy i Turcy wzajemnie zobowiązali się powstrzymać od najazdów kozaków i Tatarów. W 1669 roku znajdująca się u szczytu potęgi Turcja przyjęła pod ochronę kozaków znajdujących się wtedy w konflikcie z Rzeczpospolitą. Pod pretekstem ochrony ich interesów w 1672 roku Turcy z pełną siłą uderzyli na Polskę. Kraj był pogrążony w wewnętrznych konfliktach i zupełnie nieprzygotowany do wojny. Armia osmańska szybko zdobyła największą twierdzę graniczną Rzeczpospolitej, czyli Kamieniec Podolski, po czym rozpoczęła oblężenie Lwowa. Król Polski, Michał Korybut-Wiśniowiecki, zgodził się na podpisanie pokoju w Buczaczu, na mocy którego Turcja uzyskuje Podolę, południową część Ukrainy, a Rzeczpospolita dodatkowo zobowiązuje się do płacenia rocznego haraczu. Teoretycznie w ten sposób Polska stała się państwem zależnym od Turcji. Przerażona warunkami pokoju szlachta nie dopuszcza do ratyfikacji porozumienia i uchwala podatki na wojsko. Dowództwo nad nim obejmuje hetman Jan Sobieski. W 1673 roku wojsko koronne przechodzi do ofensywy, ruszając na Mołdawię. W trakcie kampanii odniesiono wspaniałe zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem, która toczyła się dokładnie w tym samym miejscu, co batalia z 1621 roku. W tym jednak starciu role były odwrócone. Turcy zajęli dawne pozycje polskie pod zamkiem, a Polacy szturmowali. Polskiej piechocie udało się gwałtownym atakiem wedrzeć nawały obronne, które następnie rozkopali.
Przez wyrwy w szańcach ruszyła do szarży husaria. Klęska turecka była całkowita. To zwycięstwo utorowało Janowi Sobieskiemu drogę do korony. Po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego został wybrany nowym władcą w 1674 roku. Walki z Turkami zakończyły się w 1676 roku rozejmem w Żurawnie. Polska nie odzyskuje utraconych terenów, jednak nie musi płacić upokarzającego haraczu. W 1683 roku potężna armia turecka wkracza na ziemię Habsburgów i sunie na Wiedeń. Związana w tym momencie sojuszem z Austrią Rzeczpospolita rusza z odsieczą austriackiej stolicy. Na czele wojsk staje osobiście Jan III Sobieski. Po przybyciu na miejsce polski król zostaje wybrany głównodowodzącym całej armii koalicyjnej. Liczy ona około 70 tysięcy żołnierzy, w tym 27 tysięcy Polaków. Wiedeń natomiast oblegała największa zgromadzona w XVII wieku armia turecka, która liczyła według części historyków nawet około 300 tysięcy ludzi. Dowództwo nad nią sprawował wielki wezyr Kara Mustafa. 12 września 1683 roku odsiecz dociera do austriackiej stolicy. Podczas gdy oddziały niemiecko-austriackie wiążą siły osmańskie w Dolinie Dunaju, wojska polskie wraz z artylerią mozolnie pokonują gęsto zalesione wzgórza Lasu Wiedeńskiego i wychodzą na bok niczego nie spodziewającej się armii tureckiej. Potężna szarża husarii przełamała linię wroga, dając zwycięstwo wojskom koalicyjnym. Mimo zwycięstwa wiedeńskiego, wojna z Turcją trwała jeszcze kilkanaście lat i zakończyła się podpisaniem pokoju w Karłowicach w 1699 roku. Na jego mocy Polska odzyskała utracone w 1672 roku tereny. Pokój ten kończy ostatecznie wojny polsko-tureckie. Co ciekawe, gdy przyjdzie ciężki dla naszego kraju czas upadku, to Turcja będzie jedynym państwem, która nie uzna dokonanych w XVIII wieku rozbiorów. Wiek XVII okazał się być ciężkim okresem dla Rzeczpospolitej. Ciągłe wojny z sąsiadami doprowadziły do utraty 1/3 terytorium oraz uniezależnienia się Prus Książęcych. Większość z tych konfliktów, zwłaszcza w drugiej połowie wieku, toczyła się na polskich ziemiach, przynosząc ogromne zniszczenia oraz spadek liczby ludności z 11 do 7 milionów. Skutkiem tego stanu rzeczy stał się kryzys gospodarczy, jaki przetoczył się przez państwo. Dużo ziemi leżało odłogiem. Dodatkowo ceny zboża, stanowiącego obok drewna główny polski towar eksportowy, spadły. To wszystko oznaczało dużo mniej pieniędzy dla szlachty. Ta, by zrekompensować sobie straty, zwiększyła wymiar pańszczyzny oraz obciążenia podatkowe dla chłopów. To tylko pogłębiło kryzys. Dodatkowo załamał się handel, a to uderzyło w miasta i ich mieszkańców. Gdybyśmy spróbowali przeliczyć dochód roczny na jednego mieszkańca pod koniec XVI wieku, to używając współczesnych dolarów otrzymalibyśmy sumę około 810 dolarów na osobę. Natomiast pod koniec wieku XVII wartość ta spadła, nawet uwzględniając spadek liczby ludności, do poziomu około 570 dolarów. Polska weszła w wiek XVII jako bogacz, natomiast wychodzi z niego jako biedak. Załamaniu gospodarki towarzyszy kryzys państwa. Skarbiec koronny był wiecznie pusty, co przekładało się na nieliczne wojska strzegące granic. Sejm od połowy XVII wieku był paraliżowany przez zasadę liberum veto. Jej użycie powodowało, że sprzeciw jednego posła w dowolnym głosowaniu doprowadzał do zerwania Sejmu i unieważnienia wszystkich podjętych przez niego wcześniej decyzji. Po raz pierwszy zasada ta została użyta przez posła Władysława Sicińskiego w 1652 roku. Jak łatwo się domyślić, był to świetny sposób na zablokowanie jakichkolwiek reform w państwie. Był on skrzętnie wykorzystywany przez sąsiadów Polski, którzy doprowadzali do zerwania kolejnych, niewygodnych dla siebie sejmów. Władza króla była również stopniowo ograniczana. Jakiekolwiek próby reform podejmowane przez władców były torpedowane przez szlachtę, która zawiązywała w takiej sytuacji rokosz, czyli wypowiadała posłuszeństwo królowi. Taka sytuacja miała miejsce po potopie szwedzkim, gdy Jan Kazimierz, świadom źródeł, jakie prawie doprowadziły do klęski państwa, podjął próbę reform, w tym przeprowadzenia elekcji nowego władcy jeszcze za życia króla. Zawiązany rokosz doprowadził do wybuchu wojny domowej, w efekcie której reformy przepadły, a Jan Kazimierz ostatecznie zrzeka się korony.
Idea weta przetrwała w polskiej konstytucji jednak w innej formie. Prawo weta wobec projektu ustawy Sejmu ma prezydent, przy czym jego zgłoszenie nie likwiduje samego pomysłu, a powoduje powrót ustawy do Sejmu. Ma on możliwość uchwalić ustawę ponownie, przy czym musi za nią zagłosować 3/5 wszystkich posłów. Okres okrutnych wojen religijnych, klęsk głodu i epidemii przetaczających się w XVI wieku przez Europę spowodował, że ludzie nie byli pewni przyszłości. Po epoce humanizmu renesansowego, koncentrującego się na sferze ziemskiego życia człowieka, nastąpił zwrot ku Bogu i sprawom religii. Ludzie czuli się zagrożeni, dlatego szukali oparcia w religii. Stąd licznie uczestniczyli w nabożeństwach kościelnych, pielgrzymowali i pościli. Rosnąca pobożność nie oznaczała jednak, że zupełnie wyrzeczono się doczesnych uciech. Ludzie z jednej strony ucztowali i uczestniczyli w zabawach, z drugiej zaś oddawali się długotrwałym postom, ascezie i żarliwym modlitwom. Epoka, w której żyli, była więc pełna kontrastów. Nazywa się ją barokiem, od słowa barokko, oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. W architekturze, sztuce i kulturze styl barokowy rozpowszechnił się pod koniec XVI wieku. Swoim zasięgiem objął do połowy XVIII wieku nie tylko Europę, lecz także posiadłości hiszpańskie i portugalskie w Nowym Świecie. W odróżnieniu od budowli i dzieł renesansowych, barokowa architektura i sztuka cechowała się bogactwem dekoracji. Powszechnie wykorzystywano rzeźby, płaskorzeźby, malowidła, złocenia oraz ornamenty. Ornamenty to element zdobniczy często wykorzystujący motywy roślinne. Celem twórców nowego stylu było wywarcie na widzu wrażenia. Wznoszono więc wspaniałe, ogromne kościoły i pałace, świadczące o zamożności i potędze ich właścicieli. Barokowy przepych był widoczny nie tylko w architekturze, lecz także w malarstwie, rzeźbie i muzyce. Do najsłynniejszych kompozytorów tego okresu należy Jan Sebastian Bach. W epoce baroku narodziła się też opera. Styl barokowy szczególnie odpowiadał potrzebom kościoła katolickiego, który na przełomie XVI i XVII wieku rywalizował o wiernych z wyznaniami protestanckimi. Monumentalne i bogato zdobione świątynie katolickie były przeciwieństwem prostych i surowych zborów protestanckich. Pełne przepychu wnętrze miało pokazywać potęgę kościoła, wywoływać zachwyt, zachęcać do uczestnictwa w nabożeństwach i nade wszystko umacniać wiarę katolicką. Tworząc na potrzeby i zamówienia kościoła katolickiego artyści, podobnie jak w średniowieczu, przedstawiali sceny biblijne oraz wydarzenia z życia świętych. Styl barokowy stał się popularny także w Polsce. Kościoły w nowym stylu wzniesiono m.in. w Krakowie, w Poznaniu, w Nieświeżu, w Lublinie i we Lwowie. Polscy magnaci budowali okazałe pałace, w których znajdowały się pełne przepychu sale mieszczące kolekcje dzieł sztuki. Wiele z tych rezydencji otoczono starannie zaplanowanymi parkami. Zamożni mieszczanie zaś wznosili bogato zdobione kamienice. W XVII wieku w Rzeczpospolitej rozwijała się sztuka, szczególnie rzeźba i malarstwo o tematyce religijnej, jak i świeckiej. Okres baroku cechowała rosnąca pobożność ludności. W burzliwym wieku XVII, gdy Rzeczpospolita toczyła liczne wojny, wielu jej mieszkańców zwracało się ku Bogu. Wiara w życie wieczne pozwalała im przetrwać niespokojne czasy. Wierni licznie uczestniczyli w nabożeństwach i pielgrzymkach. Ich celem były sanktuaria oraz kalwarie, czyli szlaki procesyjne, które składały się z kaplic obrazujących stację męki pańskiej. Najsłynniejsza droga procesyjna powstała w Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem. W XVII wieku wśród polskiej szlachty upowszechnił się mit, że jej przedstawiciele, w odróżnieniu od chłopów i mieszczan, pochodzą od Sarmatów. Szlachta twierdziła, że po Sarmatach odziedziczyła takie cechy jak waleczność, odwaga, umiłowanie wolności, prawość, szczerość i gościnność. Oczywiście w rzeczywistości polska szlachta nie miała nic wspólnego z tym starożytnym ludem. Wśród przedstawicieli tego stanu panowało również przekonanie, że złota wolność szlachecka, którą zapewniały liczne przywileje, jest najlepszym ustrojem na świecie. Z czasem jednak to przeświadczenie doprowadziło do bezkrytycznego uwielbienia dla wszystkiego, co polskie. Skutkiem takiej postawy stała się niechęć, a nawet pogarda przejawiana wobec cudzoziemców. Życie sarmackie skupiało się wokół dworów szlacheckich. Do ulubionych rozrywek tego stanu należały polowania, kuligi i wystawne uczty, przeradzające się często w kilkudniowe pijaństwo połączone z bijatykami. Niezwykle ważne dla polskiej szlachty były też uroczystości religijne, podczas których manifestowała ona swoją pobożność i przywiązanie do wiary katolickiej. Polska szlachta wytworzyła w trakcie baroku swój własny, specyficzny strój, opierający się w dużej mierze na wzorcach wschodnich.
Efektem tego w XVIII wieku Polska oprócz Węgier była jedynym krajem w Europie, gdzie nie tylko lud, lecz i wyższe warstwy społeczne miały swój tradycyjny ubiór. Na męski strój szlachecki składał się jedwabny, wzorzysty żupan, od kołnierza do pasa zapinany rzędem drobnych, dekoracyjnych i kosztownych guzików. Na żupan zakładało się zdobiony bogatymi guzami i pętlicami kontusz. Jego cechą charakterystyczną były rozcięte do łokci rękawy, zarzucane czasem na plecy. Całość stroju trzykrotnie opasywano lśniącym, długim, jedwabnym pasem kontuszowym, przetykanym złotą nicią. Szerokie spodnie były wpuszczone w buty, które szyto z miękkiej skóry.